Cześć, siema. Niedziela. Jak przystało na prawdziwą panią domu, Mamę, żonę, gospodynię w fartuszku i postawiłam właśnie rosołek. Przepiękną niedzielę dzisiaj mamy. Pięknie słoneczko świeci. Co prawda jest już takie chłodne dosyć powietrze, ale taka pogoda nastraja do działania. Postawiłam rosół, zrobiliśmy pranie. Wywiesiliśmy i tak się zastanawiam intensywnie, co byśmy dzisiaj tu robili. Zastanawiamy się w sumie, czy wyskoczymy gdzieś z dziewczynkami, czy po prostu kogoś zaprosimy tutaj do nas. Na razie padło zapytanie, jakie plany mają inne moje siostry, więc zobaczymy. Wczoraj zrobiłam sobie brwi, słuchajcie, henną czarną i oczywiście lewą robiłam pierwszą, później drugą, zmyłam je równocześnie i lewa jest mocniejsza. No, tak to zazwyczaj bywa. Wczoraj dosyć intensywna sobota, bo miałam i makijaże, a później pojechaliśmy na pogrzeb do teścia mojej siostry. Także wszystko tak naprawdę na wariackich papierach. No, pogrzeby są takie przytłaczające. Ale tak, rozmawialiśmy z mężem, że taka kolej rzeczy, no nie ma się co oszukiwać. No, także witam Was w nowym vlogu. Zobaczymy, jak długo potrwa nagrywanie tego vloga. Widzę, że mi Antosia tutaj sznureczki, kurczę, paka, poprzeciągała. Ogólnie to jest ten komplecik, który mam z Rose Gal, ale to pokażę Wam go w osobnym filmie. Najprawdopodobniej ten film będziecie, film z tymi właśnie wszystkimi ciuchami widzieliście już, a ten vlog będzie w drugiej kolejności, także mam też ambitny plan, żeby nagrywać na zapas, żeby systematycznie coś wrzucać, a w dalszym ciągu nie mogę się zabrać do tego, żeby zrobić jakiś film makijażowy. Zobaczymy, może mi dzisiaj to wypali, bo muszę też przetestować nowy aparat. Także dobra, zabieram się za robotę i pokażę Wam jeszcze, jakie piękne słońce świeci. Widok z naszego ogrodu, balkoniku na ogród. Pomimo tego, że już naprawdę bardzo dużo liści jest na. O, widzicie? Bardzo dużo liści już jest na ogrodzie. To słoneczko sprawia, że normalnie chce się coś robić. Winogronka. O, jaka ładna kiść. Tutaj na tym winogronku, które nam rośnie na balkoniku, ptaszki podżerają nam winogronko, bo na jednej z tych tuj, na ostatniej, na samej górze, mają sikorki gniazdko. No, także taki rzut beretem na piękny ogród jeszcze, a ja uciekam do roboty. Obiadek się sam nie zrobi. Cześć, mamy kolejny dzień mojego vloga i dzisiaj go pewnie zakończę. Jest poniedziałek, ja się ogarnęłam tak na szybciocha. Zrobiłam sobie taki lekki makijaż i nałożyłam sobie oczywiście tą pomadkę z serii Eveline Och My Kiss Lipstick. A podkład, jaki dzisiaj mam na twarzy, to jest totalny mój ulubieniec. Matt, ten satin matte z Eveline. Odkąd dostałam tą przesyłkę od Eveline, używam, zaczęłam właśnie, spróbowałam ten podkład i powiem Wam, że dziewczyny, jak szukacie taniego podkładu ogólnodostępnego, że wiecie, w każdej drogerii polskiej chyba znajdziecie markę Eveline, i jak szukacie takiego podkładu, który będzie Wam ładnie przykrywał wszystko, krycie można budować, przy czym efekt będzie taki, nie będzie to taki tępy, suchy mat, tylko taki, no powiem Wam dziewczyny, że ja jestem tym podkładem mega oczarowana. Odłożyłam ten mój podkład z Fenty Beauty na rzecz tego z Eveline, więc o czymś to świadczy. Nie szkoda mi go używać codziennie, bo tak jak mówię, jest naprawdę tanioszka. No i włosy w ogóle, patrzcie, jakie dzisiaj mam fale. Dlaczego? Dlatego, że poszłam wczoraj, jak umyłam sobie głowę, spięłam w takiego luźnego, rozwalonego koka i poszłam w takich włosach spać. I nie wiem, dlaczego ja wcześniej na to nie wpadłam, bo mi się ogólnie taki chaos na głowie podoba. No i trzeba tak chyba chodzić. Natomiast nałożyłam sobie jeszcze przed chwilą trochę pianki. Osobiście nie lubię tego efektu, kiedy mamy takie, o widzicie, ciutkę gdzieś tam posklejane przez piankę. Nie lubię tego, ładnie to wygląda, ale jak dotykam, to czuję, że te włosy są takie, wiecie, no coś tam na nich jest.
No ale dobra, nie o tym mowa. Słuchajcie, niedługo Dzień Chłopaka. Nie wiem, czy wy obchodzicie Dzień Chłopaka. U nas Dzień Kobiet. Dlaczego jest Dzień Kobiet, nie Dzień Dziewczyny? Dzień Chłopaka, nie Dzień Mężczyzny. Dzień Chłopaka to moim zdaniem tak. Dzień Kobiet brzmi o poważniej, właśnie. Dzień Kobiet brzmi tak bardziej dostojnie, tak poważniej. A Dzień Chłopaka to taki Dzień Chłopaka. Dlatego się go może nie obchodzi aż tak. Dajcie koniecznie znać, czy wy obchodzicie Dzień Chłopaka, czy robicie sobie jakieś takie drobne upominki, prezenciki, niespodzianki dla waszych partnerów, mężów, chłopaków i tak dalej. U nas to wygląda tak, że Dzień Kobiet też jakoś nie obsługujemy, nie obchodzimy jakoś tak Dnia Kobiet. Tam mąż zawsze mi da jakiegoś kwiatuszka, jakąś czekoladkę czy coś, z tego względu, że no, bo Dzień Kobiet, ale muszę Wam powiedzieć, że my sobie często gęsto robimy takie niespodzianki, zabieramy się na kolację, zabieramy się na randkę, prezenciki sobie takie prezentujemy po prostu bez okazji. I myślę, że to jest też duży sukces udanego związku, tak jak jest... Tak porównując święto zmarłych, to nie, że palicie tylko znicza, pamiętacie o zmarłych w tym dniu, tylko wydaje mi się, że takie uroczystości, takie święta, jakoś w cudzysłowie nazywając, no trzeba celebrować cały rok. Takie jest moje zdanie. Ale parę dni temu, to chyba już będzie półtora tygodnia temu, jak nie dwa tygodnie temu, to znaczy, jeszcze wcześniej napisała do mnie firma, która w zeszłym roku tak samo mi wysyłała właśnie takie te upominki. To pamiętam, że to był Dzień Ojca, a w tym momencie wysłali mi przesyłkę na, abym właśnie Wam pokazała i podpowiedziała coś, co możemy sprezentować Waszym chłopakom w tym szczególnym dniu. Tak, dlatego ja dzisiaj tego vloga wrzucę, żebyście jeszcze mieli okazję właśnie sobie coś, jeśli byście chcieli komuś coś sprezentować, ale to nie musi być tylko chłopakowi, bo możecie po prostu sobie, czy przyjaciółce i tak dalej. Ale troszeczkę odbiegając od tematu, drążę gdzieś tam dookoła, o co mi chodzi. Pokazywałam Wam na Instagramie, że przyszła do mnie przesyłka, słodka czekoladowa przesyłka od marki Chocolissimo, tak samo w tym roku. Wszystko pokazywałam już Wam na moim Instagramie i tutaj, korzystając jeszcze z okazji, szybciutko pokazuję, co możecie po prostu kupić Waszym chłopakom, partnerom, mężom, narzeczonym taki słodki upominek. Myślę, że to jest taki fajny, miły, sympatyczny gest. Kto nie lubi po prostu dostawać czekoladek słodkiego? To jest po prostu coś, co myślę, że wszyscy lubią. Odwrócę kamerkę i pokażę Wam między innymi właśnie, co tutaj możecie znaleźć i opowiem co i jak. Pozwoliłam sobie to położyć tutaj na łóżko i słuchajcie, mamy tutaj takie o gadżeciarskie, personalizowane czekoladki. Muszę Wam powiedzieć tak, że ogólnie marka Chocolissimo, dziewczyny, to ma przegenialnej jakości czekolady. To nie jest moje pierwsze ogólnie opakowanie, jeżeli chodzi o tą markę, bo ogólnie w Zakopanem na Krupówkach bodajże, tak, znajduje się stacjonarnie po prostu ta firma i możecie sobie po prostu zobaczyć, jaki świetny asortyment oni tam mają. I ogólnie ta marka, ta Chocolissimo, muszę Wam powiedzieć, że ma genialnej jakości czekolady. I tu już odbiegając w ogóle od Dnia Chłopaka, ale jeżeli szukacie jakichś dobrych czekoladek, jakichś takich ładnych, nie takiej tradycyjnej, zwykłej czekolady typu Milka, jak chcecie komuś coś sprezentować, no to dziewczyny, przepięknie wyglądające, jeszcze lepiej smakujące czekoladki Chocolissimo. I tutaj mamy na przykład, możecie sprezentować dla Waszego chłopaka taką czekoladową brykę, którą sobie postawi po prostu na jakiejś półeczce i jak przyjdzie mu ochota na coś słodkiego, to nie wiem, ugryzie kawałek koła. Na przykład dla fana gier PlayStation, chłopcy to są duże dzieci, więc wiecie, bardzo często gęsto grają w przeróżne gierki, czekoladowy joystick. Pad, to jest pad chyba, nie? Także to. Kolejną rzeczą smartfon. Smartfon swoją drogą został już zjedzony przez moją Antosię, ale po prostu to, jak genialnie na żywo wyglądała ta czekoladka w postaci smartfona, to jest po prostu mistrzostwo świata, jak to jest naprawdę realnie zrobione. Tutaj mamy na przykład takie opakowanie Super Chłopak i to są czekoladki. Ja już je Wam tu jedną ręką spróbuję otworzyć. Otworzę.
I na przykład, słuchajcie, mamy takie przepiękne pralinki. Takie nieoczywiste, nie, że każda wygląda tak samo, naprawdę są świetne. No i ostatnią rzeczą na przykład proponuję Telegram. Ogólnie te telegramy mi się niesamowicie podobają. Oprócz tego, że tutaj mamy fajnie to zapakowane i dodatkowo, tak jak mówię, tutaj macie napisane akurat u danego dnia chłopaka i to są po prostu pojedyncze czekoladki. To dziewczyny, możecie spersonalizować taki telegram osobiście. Przy zamówieniu tego telegrama, przy zamówieniu tego telegramu, po prostu wiadomości tam przy zamówieniu wpisujecie swoją wiadomość, jaką chcecie mieć właśnie spersonalizowaną. To jest genialny patent na prezent, nieważny czy dla chłopaka, dla mamy, dla siostry, przyjaciółki, na urodziny, nieważne. Naprawdę bardzo super. Także cieszę się, że w końcu to pokazałam, w końcu nagrałam i możemy to jeść, bo ja ogólnie fanką słodyczy czekolad nie jestem. W sensie taką, że maniaczką, że dużo czekolady nie. Natomiast jak już mam ochotę, to już musi być to naprawdę dobrej jakości słodycz, jakikolwiek. Także dziewczyny, zostawiam Wam linka na dole do tych wszystkich rzeczy. Oczywiście macie też kod rabatowy. Wyświetli Wam się on tutaj teraz na ekranie i pod spodem również on będzie napisany. Na Instagramie, jak wrzuciłam, właśnie pokazałam te czekoladki, to też dostałam wiele wiadomości, że dzięki za pomysł, dziewczyny zamawiały z tego, co słyszałam, i też mają wysyłkę za granicę, bo też pytałyście się mnie, kilka z Was po prostu się mnie pytało, czy wysyłają za granicę. Tak, wysyłają za granicę, także do końca września ten kod rabatowy macie aktualny. Podejrzewam, że później w październiku myślę, że też może mi się uda coś załatwić dla Was. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że coś podłapiecie. No i tak jak mówię, niekoniecznie dziewczyny dla chłopaka. Jeżeli macie teraz zbliżające się jakieś urodziny, rocznice i tak dalej, łapcie, wpisujcie. Ten Telegram to jest po prostu wow. Takie, wiecie, słodka czekoladka, słodki upominek i dodatkowo macie napisaną wiadomość po prostu dla waszego solenizanta, jubilata i tak dalej, i tak dalej. Ja uciekam na razie, muszę ogarnąć troszkę chatę, zjeść śniadanie, bo jeszcze nie jadłam, podrzuciłam Antosię za ścianę tutaj do dziadków, bo już ją po prostu skręcało i nosiło w domu i cały czas baba, baba, dziadzia, dziadzia. Także ja teraz uciekam, zabieram się za lekkie porządki i odezwę się jeszcze dzisiaj do Was na pewno. Zrobiłam w ogóle sobie jeszcze zamówienie. Zamówiłam sobie w Sinseju te dwa sweterki takie proszkowane, co ostatnio miałam w tym vlogu w aucie. Zamówiłam sobie go jeszcze w kolorze takim pudrowym różu i taki ciemny brąz, taki prawie że rudawy. I nie wiem, ostatnio chyba gdzieś komuś mówiłam, że ja za niego zapłaciłam 20 zł. Nie, zapłaciłam 40 zł. Wtedy robiłam takie większe zamówienie, bo też lenie kupowałam tam i nie wiem, co mi się ubzdurało, że on kosztował dwie dychy, a on kosztował cztery dychy, bez grosza. No, ale zamówiłam sobie jeszcze dwa odcienie, bo to jest naprawdę taki fajny sweterek, milutki, nie gryzie, cienki i po prostu super. No, dobra. Także ja uciekam na razie. Coś jeszcze Wam miałam mówić? Chyba nie. Dobra, uciekam na razie. No i widzimy się później. Buziaki. Gdzie będziemy malować oko? Tu? Tu malujemy oko. O, jak pięknie. Nie do buzi, hej. Kiziu, miziu, robisz? No. No to maluj, pokaż mamie, jak malujesz. No, siedzimy sobie i kreatywnie próbujemy spędzać czas, póki tata nie przyjdzie, tak? Tosia, bardzo się zainteresowała właśnie kredkami. Ogólnie pisiu, pisiu. Także słuchajcie, wszystko jest popisane. I krzesła, i panele były popisane już. No. Tak. No, ale nie piszemy po bajce. Tu. Tu, tak. Piszemy tu. No hej, siemanko. Jestem właśnie przed Leroy Merlin. Jakkolwiek to się mówi, czyta, wymawia i pisze. Byłam przed chwileczką właśnie w Pepco. I...
O, mega duża reklamówka. Nie będę Wam robić holu z siaty, z tego względu, że mam mało czasu. Źle tutaj widać, słońce dzisiaj tak pięknie daje, ale dzisiaj, tak jak mówiłam, będę zakończać tego vloga. Obkupiłam Antosię w kilka fajnych rzeczy, ponieważ już z większości powyrastała i na dobrą sprawę miała już tylko takie dobre letnie rzeczy. No a zbliża się wielkimi krokami zima, więc trzeba było ją okupić w coś no cieplejszego, ale mam też dla Lenki jedną fajną bluzę. No, także myślę, że na dniach w ogóle może jakieś stylizacje jesienno-zimowe się pojawią, nie wiem. Nie obiecuję, bo jak obiecuję, później się to przeciąga, nie zawsze wychodzi w ogóle. Teraz w ogóle mam, mnie tu nic nie widać. W ogóle dziewczyny, te pokrowce do mojej bryki pochodzą z AliExpress. Nie wiem, słońce tu strasznie świeci, także musicie tylko, ważne, że mnie słyszycie. No i kupiłam na AliExpress właśnie takie uniwersalne pokrowce do tego mojego zajczęta. No i śmigam. No, także dobra, czekam na męża. Zaraz powinien tu być, a jak wrócę do domu, to Wam pokażę haul. Kilka nowych rzeczy, które kupiłam. Coś na próbę w Lidlu do jedzenia nowego mam. Także wiem, że lubicie oglądać tego typu, nawet takie właśnie spożywcze, nawet też ciekawostki, więc też się coś pojawi. Dobra, na razie się rozłączam, bo czekam na męża. Dobra, jestem już w domu i na koniec Wam tylko pokażę szybko właśnie kilka nowych ciuszków, które kupiłam Antosi. One są chyba w tej regularnej teraz gazetce. Po pierwsze taką przesłodką bomberkę w kolorze khaki. Była jeszcze lekko pudrowa. Tak, takie świeczusie dwie jeszcze. Tak, takie dwie fajne świeczki kupiłam sobie. A Antosia tu się oczywiście znowu cieszy ciuchami. Także mamy taką bomberkę. Później bluza. O, tutaj jest ta bluza. Ogólnie szukałam właśnie troszkę takich ciutkę cieplejszych ciuszków, także taką mamy bluzę. Tutaj taka typowo jesienna z wiewiórkami. Jeansy. Takie ładne. Później już mamy takie geterki. Bardzo fajne ciuszki teraz są w Pepco, z tego co widziałam. Tu jest ta sama bluza, co przed chwilą była granatowa, tylko teraz w takim różowym kolorze. Mam też jeden komplecik. Mamy jeszcze taki komplecik. Pieski. Z takim pieskiem bluza i tutaj taki dresik. On jest lekko taki błyszczący. No i mamy jeszcze taką bluzę troszeczkę polarkową, misiową. Ona jeszcze była dostępna właśnie w różowym kolorze, ale ja raczej staram się nie ubierać jej tylko na różowo. Bardzo mi się podoba ten połączenie szarości z różem. Także mamy to. Mamy jeszcze dwie pary skarpetek, takie i rajstopki. Jedna Tosia mi gdzieś tu już wywaliła. Kupiłam sobie jeszcze ten kabelek i Lence. Wzięłam jedną bluzę, bo ostatnio też Lenie kupowałam ciuchy, więc ona ma już ciuchy, ale wzięłam jej jeszcze taką bluzę, o, z myszką Miki. No i to tyle. No i bieliznę sobie i skarpety. No i dobra, to by było na tyle. Włosy sobie tak po prostu już spięłam po domowemu. Idę się przebrać, zmyć makijaż i zabieram się na porządki, bo trzeba posprzątać w domu. No, także ja zapisuję live'a i jeszcze dzisiaj go zobaczycie. Trzymajcie się i do następnego. Pa!